Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem kolejna część przygód z GTA Online z chłopakami. Dzisiaj byli ze mną Flotar i Matyni. Kanały chłopaków oczywiście w opisie. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do gry. Zaczynamy nasz teleturniej. Witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz i dzisiaj razem ze mną są tacy super ludzie w tym teleturnieju. Dobra, nie będę nic mówił, bo... Jezu, zamiast powiedzieć to w jednym... Co? Wszyscy spadli! Dosłownie wszyscy. Co? No kurde! Udało się, wuhuu! Wuhuu, też mi się udało! No mi też się udało, ale nie zaliczyło mi checkpointa. O, spoko Mati, ale nie bij mnie, dobrze? Czy chcesz mnie wysadzić? Nie, nic. Pamiętaj, że ja nie mam bomb, nie mogę się bronić, jestem ofiarą, rozumiesz? A to wiem, że jesteś ofiarą, to już oddałem. Dobra, zamknij tam. Przyjaciele, poczekajcie na mnie. O Jezu. Pełne skupienie, guys. O Jezu, gdzie jestem? Wsiadaj na ten motor, ziomy. Jak mnie zniszczyło kompletnie. Nie, teraz ja jestem pierwszy. Ja byłem pierwszy. Co się stało? Widzę, że kanapeczki bardzo chciał w tym odcinku. No problemu, Michaś. No problemu. No nie, no nie bawcie się tak, koledzy. Wszyscy będą mieć kanapeczki dzięki tobie. Wszyscy będą wpierdalać kanapeczki. Czyli manuje tylko. Wszyscy. I ty też będziesz sobie. Nie, oprócz te kanapeczki. A, dobrze. A co, no, ty jesteś jakimś kucharzem, czy co? No nie, ale ja nie lubię twojej kuchni, także nie. On jest lodziarzem. No, jak dostał? Manojek, tak się nie robi. Ale pamiętam. To było niechcący całkowicie, po prostu tak wylądowałem w locie. Nie, ja tutaj jakieś slajdy robię po tym. Popełniam samobójstwo co chwilę, nie jest kolorowo, powiem tak. A ty, Manojek, jesteś pierwszy? Czy... Nie. Czekaj, bo ja znowu mam wyłączonego huda, muszę. Ja jadę po tym jeszcze, ja tego pierwszego rajda nie przyjechałem. A ty jesteś śmieszny. Nie, serio. Nie wiem, to jest Matyniu, okej. To ja jestem ostatni. Dla odmiany. Przepraszam, Mati, że cię zabiłem wcześniej. No, nie. A ja dziękuję, że go zabiłeś w sumie. No właśnie, i to. Bardzo mi to się podoba. Dobra, to jest jakiś wallride w mieście. Huch. Dobra, jak to zrobić tego boosta? Jakiego boosta? Zobaczymy, będę. Spróbuję tak, ktoś tak pisał. A, to nie działa. No nie, ja też nie wiem, o co chodzi. Nie, ale ja nie wiem w ogóle o czym. No mi tu rzeczy. Boosta? Mi pisali, że trzeba trzymać na ten. Dzięki, kupacie. Ale jakiego. Nie rozumiem, o czym mówię. No bo można tak wystartować tak bardzo szybko. Aha, wiesz? Tak z lepszą prędkością. No. Tak. I mi pisali, że albo na ostatnią sekundę przytrzymać, tak. Albo żeby klikać cały czas, albo cały czas trzymać. I kurde, raz mi pykło dzisiaj, ale nie wiem jak to zrobiłem. Jak ty któryś rzuca bombami śmieci. Ja wiem nawet który. Taki jest biały. Ty śmieciu najgorszy, żebyś zdechł. Ty, ale ty... Co, on wysadził siebie? Tak. Ja siebie nie. Ja siebie nie wysadziłem, bo nie mam bomb. Bo, nie, ja wyłączam te bomby, nie ma. Oficjalnie wyłączam, nie, na następnej mapie nie ma bomb. Gwarantuję wam to. O nie. Ale mi Matynia ściszyło bardzo. No, bo jebnął rękami w stół. To ja. Aha. Jak się wybić na tego wallrida? Przepraszam. O co? Nie trafiłem. Ja też. We mnie się wrąbałeś? Ale... Nie, ściany walnęłem takiego. Ach, tu jest wyskocznia. Dobrze. Tu jest. Dobra, jadę za ciebie, bo Manojek. No nie! Faken. Stary, to jest trudne. No jaki chuj, widziałem jest, tą bombę. Poczekam. O, jadę. Jadę się. Naprawdę? E, tu są... to jest głupota straszna. Tu macie jeden ten zajebisty wallride i z niego musicie wyskoczyć na drugi taki sam wallride, tylko że wyżej. Na co? Na wallride? Wallride. Zobaczycie lamusy, jak to trzeba zrobić. Nie mogę tego przejść, to jest bardzo trudne. Aha, dobra, Manojek, już wiem, o co ci chyba chodziło. No, spróbuję tak. O, teraz się uda, ja w to wiem. Dobra, chciałem oszukać, ale nie będę oszukiwał. No to dobrze, bo jesteś oszukistą takim. Już miałem skakać. Dobra. Jadę. A po tej drugiej jedziesz? Nie. Chuj, nie.
Stoję na checkpoincie i mi go nie zaliczyło, no. Czemu tam stoisz? Aha, też chciałeś, kurwa, oszukać szmatę. No, ale nie da się oszukać, bo sprawdziłem to. A ja właśnie, ja się ten, nie chciałem sprawdzić, no mat i szmato. Ale to jak tam się wybić i się przekręcić tak... Nie wiem, mi też nie pykło. No, ja już 4 razy jechałem. O, jadę. Ale tu są jeszcze jeden! Jakiś? Stary, wiecie, że tu są 3? No tak, właśnie, ale ten... Ale jak to zrobić? Aha, dobra. Nie, no. No właśnie, wiem właśnie. No to właśnie ja o tym mówiłem, że nie wiedziałem, jak go przejść. No, ja też już teraz nie wiem. Udało się! Jak? Jaki? Na farcie. No kurwa, ale co znaczy na farcie, ty? Jechałem, kurwa, strzałka do przodu, yellow. No jak chuj, nie obrócisz się, a chyba, że tam plecami musisz po prostu. Nie, obrócił mi się ten samochód, powiedz. Ale ja dalej nie rozumiem, jak to niby samo ma obrócić na tym. No właśnie, ja walnąłem dupą w coś i on mnie obróciło. Tam jest to trzecia taka druga podskocznia i to powinno obrócić. Mnie obróciło. O, faktycznie! Zaliczyło czy nie? Serio, uderzyłem w tego flotara i mnie ja pierdolę. We mnie uderzył, nie zaliczyło. Ja pierdolę. O Boże. No nie. Ej, nie przyjadę tego chyba. Coś się teraz kupiłem, kurwa. Przepieczone. Coś nie pyka. No nie da się. Dobra, zrobiłem. A to tak? Mama jakie to? No. Ale tam, ty też, Mati, jak to zrobiłeś, to jechałeś po tym trzecim, czy tak po prostu jakoś tam wleciałeś w niego i wyleciałeś, ja i doleciałeś nie do checkpointa? No właśnie, bo ja też tak, ciężko jest po nim pojechać. Ja też byłem. Ja teraz. Pierdolę! No teraz górą pojechałem, jak jakiś śmieć najgorszy. Ale pierdolne w coś. Pierdolne w coś. Jezu, a tak miło było i grzecznie, uprzejmie. Jest bardzo blisko, on jest tutaj na wygnięciu teraz. Kurwa. Było tak miło i uprzejmie. No zero tiltu, zero złości, wyjebane po całości. No, po prostu sobie jedziemy, taki dobra, wyścig. Bardzo fajny wyścig, właśnie się kolejny raz wywaliłem, super sprawa. Widzę cię, siomka. Siemanko. Witam w mojej. Kurwa, jechałem tak ładnie po tym już trzecim mulorajdzie. I nie wiem, co się w sumie stało. Za bardzo mnie sprzechliło w dół i jebłem w tą osłonę tej autostrady. Chyba głową, ziomek. Nie no, kurwa. A już tak ładnie było. Jest! Jest! Stary, jeszcze raz. Się, Michał, gratulacje. O. Jakie to uczucie? Jezu, czuję się jak Bóg, ale wiesz, co mnie najbardziej teraz zdenerwuje? Że ja będę musiał to zrobić drugi. No, dokładnie. To jest najgorsze. Bo już po pierwszym, jak przejedziesz raz, to myślisz, kurwa, jestem Bogiem. No. Teraz drugie będzie łatwe, a tu wracasz i 10 minut znowu próbuję. I tak! Udało się! Naprawdę? Tak! Gratuluję. Tak! Dobra, to teraz mi też... Serio, kurwa, tyle razy się staram, żeby być najlepszym, a jakiś, kurwa, Mati tu przejeżdża. Tak! Udało się! Nie udało się! No ale czemu? Czemu akurat pierwszą próbę po tym, jak Mati przejechał? Czemu, kurwa, wcześniej jedną mnie? Tak! Ja pierdolę! Kapu. Nie! Koniec. Nie gram w to, ja pierdolę, to było straszne. Nie ma Manojka, Manojek jest w toalecie, dlatego wykorzystujemy to. Wow, zabijmy go. A dobra. Dobra. Ty, on musi... Ty, co to? Ej, spadaj. Wow! Wywaliłem się na mordę! Od razu. Co jest? Aha, tu są rundy chyba. Nie ma rund. Ty, samochody spadają na mnie. No. Jakieś kontenery. Co to bracie. W ogóle za mapa? Ty, udało mi się? Tak? Nie! Yeah. Dzięki panowie, że beze mnie zaczęliście. Dobra, weź tam się. Wow! Co to w ogóle jest? Siema, Mati! Siema, o nie. Jak w ogóle... O Jezu, ciężarówka. Ej, to jest dobry typ mapek. Nie, biegnę za tobą. Ej, widzę to. Ała! Ale mi jebło. Super. Kurwa. O, Manojtek zmiotło. My biegnijmy w wężyku. Wężykiem, pa. Ej, nie biega z bokiem, nie? O tak? Nie. O, uniknąłem tego. Ja też uniknąłem. A tego już nie uniknęłem. Stary, to jest hardkorowe jak chuj. No. Dostałem. Jezu! Ej, zarąbista ta mapa. No, pianie. Tylko fajnie, jakby ktoś na przykład kontrolował, kiedy to spada.
Myślę, ja wiem, to jest teraz element taki losowy bardzo, że nie wiadomo jak spadną. Teraz jest ciężarówka, nie? O kurwa, nie. Nie, ciężaróweczko moja, mała. Ojcie, bracie. Dobra, biegnę. Oj. Dobra, dostałem na ryj. Jesteście już daleko? Znaczy wysoko? Nie, ja spadłem. Dobra. A tu w ogóle ta ciężarówka się, nie wiem, ona tu jest po prostu. Jezu, prawie przed metą mi dojebali. Ale zabili cię przed metą, czy? Nie. Myślałem, że cię zabili jednak. Dostałem! Tam jest jedna ciężarówka. O, koniec. Dobra, to już by było na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.